a w studio ekspert do spraw międzynarodowych, w tym amerykańskich, w tym do spraw związanych z wizytą Donalda Trumpa w Polsce, mój redakcyjny kolega Jerzy Haszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta wizyta, jak mówią różni obserwatorzy i niezależnie od temperatury ich sądów, ta wizyta była ważna wizerunkowo, symbolicznie, politycznie i być może gospodarczo. Czy ta lista wyczerpuje powody, dla których można mówić o bardzo ważnym wydarzeniu? Znaczy, ja nie wiem, czy słowo historycznie to akurat jest tutaj najodpowiedniejsze, ale jak ktoś bardzo chce, no sam Trump chyba nawet chce, no historycznie... No właśnie chce, widać no, było bardzo. No może dla niego tak, bo to jest jego początek. Historyczne, jednak myślę, że z punktu widzenia Polski to były raczej wizyty związane z jakimś historycznym przełomem, czyli z opuszczeniem komunizmu, obozu komunistycznego, wstąpieniem do NATO, czy w wypadku innych przywódców wstąpieniem do Unii Europejskiej. No, ale niewątpliwie jest to niesamowicie istotne, to co tutaj padło. Myślę, że nawet ci, którzy z entuzjazmem oczekiwali, są zaskoczeni pozytywnie, jeżeli w ogóle coś takiego jest możliwe. Jest dlaczego? Dlaczego pozytywnie? Co jest tą wartością dodaną do wizyty prezydenta? Do wizyty przecież bardzo jasno, w jasno określonych ramach dyplomatycznych, zamkniętej. Nie wiem, co jest wartością dodaną. Ja mogę powiedzieć za siebie. No, ja oczekiwałem jednego, jakiegoś wyraźnego potwierdzenia odpowiedzialności Ameryki, Trumpa za bezpieczeństwo tego regionu. To wiele razy powiedziałem, to wiele razy napisałem, to wiele razy usłyszałem od wielu ważnych ludzi z różnych środowisk. Tak, czyli artykuł 5. No takie było nastawienie, niezależnie od tego, czy to słowne potwierdzenie, że artykuł 5 jest bliski sercu Donalda Trumpa, to, to okazało się, że to było to, czego wyczekiwano. Nawet ci przeciwnicy. Było założenie, że on tego nie powie. Nawet sobie przypominam z początku tygodnia wypowiedź ministra spraw zagranicznych Polski, który mówił, że to jest właściwie nieważne, bo tak jakby się bał, że Trump tego rzeczywiście... Ubezpieczał się trochę. Tak, ubezpieczał. Bo znaczy jest w tym pewna racja, że ważniejsze jest nie to, co Trump powie na temat artykułu 5, tylko czy do końca jego pierwszej, a być może i drugiej kadencji, jeżeli uda mu się zostać na stanowisku, będzie tutaj tak silna, może jeszcze silniejsza obecność. Ale tego nie zapowiedział. Powiedział 5 tak. tysięcy to sporo. A rano jeszcze podczas konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą pojawiły się takie obawy, że nie będzie jeszcze bardziej dojmujące, że nie będzie żadnych słów na temat NATO, na temat bezpieczeństwa i tak, doktryny wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Na konferencji prasowej powiedział tak, że nie poruszyliśmy tematu gwarancji bezpieczeństwa. Nasz prezydent wtedy nie wydawał się zadowolony wtedy. Tak, znaczy myślę, że nie tylko, znaczy prezydent się nie wydawał zadowolony, a myślę, że wielu z lękiem wsłuchiwało się w te słowa. No, a może nie musieli o tym mówić prezydenci, bo przemówienie było przygotowane wcześniej. A zresztą w czasie samego przemówienia to napięcie było ładnie dozowane, bo najpierw Trump poruszył sprawę bezpieczeństwa i podziękował żołnierzom swoim, brytyjskim, rumuńskim, bo to są ci, którzy tutaj na terenie Polski są w tym batalionie pod wodzą Amerykanów, także ci Rumuni i Brytyjczycy. I wydawało się, że wątek bezpieczeństwa jest zakończony. Potem były te wszystkie wspaniałe opowieści o tym, jak my jesteśmy. Cała masa komplementów. Ale tak, że świat byłby uboższy bez Polski, która jest tak krystalicznie czysta i waleczna. Ale potem nagle wrócił do tego i uspokoił wszystkich. Ja obserwowałem na mediach społecznościowych, na Twitterze, że wtedy się sypnęły takie, a powiedział jednak, to w różnych językach, że to jest szalenie ważne. Mamy dzisiaj tutaj rozmowę Rzeczpospolitej z ekspertem fundacji rządowej, co warto podkreślić, niemieckiej, Kajem Olafem Langiem, który też wyraźnie to podkreśla, że dobrze, że to padło. No ja dodam, że to padło jednak ze 300 kilometrów od granicy rosyjskiej. Ma to inny wymiar niż te podobne zapewnienie na konferencji prasowej w Waszyngtonie z prezydentem Rumunii Klausem Johanssonem.
Na pewno. I trzeba też dodać, że padło to na półtorej doby przed spotkaniem Donalda Trumpa. Które... Chyba nawet doby nawet. Nawet. Tak. Z Władimirem Putinem przed szczytem G20, czyli przed spotkaniami z przywódcami Europy, tej starej Unii. Karta przetargowa? Znaczy, jeszcze jedną rzecz tylko dodam, że ważne, że nie było konfrontacyjnego tonu tutaj tego Trumpa przemówienia. To jakby troszeczkę nie Trump. Znaczy, z jednej strony Trump, bo były krótkie zdania, było takie, że świetna robota, prawda, dziękuję wszystkim, ale nie było tego Trumpa, który kogoś bardzo potępiał i kogoś kikiem uderzał. Natomiast czy to jest przygotowywanie gruntu przed spotkaniem z Putinem? No niewątpliwie także, co oczywiście nie oznacza, że to samo powie Putinowi, bo Putin już to usłyszał i on jakby przystępują do rozmowy, wiedząc, że Trump to potwierdził i wiedząc jeszcze ważniejszą rzecz z punktu widzenia Rosji, że Trump, i to podkreślało wiele mediów zagranicznych, no trochę pogroził palcem Rosji za raz Ukrainę, agresję na Ukrainę, a także za współpracę z Basharem Asadem i Irańczykami. To była taka ta grupa złych czynów, które militarnie i politycznie wykonuje Putin. No i cały segment jeszcze może nie gruźb, ale powiedzmy polityki przetargowej w sprawach gospodarczych, przede wszystkim energetycznych, gazowych. Miałam takie wrażenie, że część tej wizyty to był taki osobny podstolik negocjacyjny dotyczący ceny gazu. No bo przecież Rosja, Gazprom też muszą zareagować na to, że prezydent Trump gotów jest dostarczać kolejne statki z gazem. I tutaj znowu relacja była Stany Zjednoczone, Rosja, pośrodku Polska, albo nawet cały region Trójmorza, który się przecież spotykał wczoraj w Warszawie. Ja chciałem przypomnieć jedną rzecz. Prawie cały ten region był uzależniony bardzo, tak, niektóre państwa w 100% od rosyjskiego gazu, niektóre nadal są bardzo uzależnione, a jednocześnie jest to region, w którym państwa płaciły za gaz rosyjski więcej niż państwa w Europie Zachodniej. Na mocy wieloletnich umów krępujących ręce. Oczywiście, no to trzeba dodać, geograficznie są dalej, w związku z tym. I do czego zmierzam? Oczywiście jak Rosjanie czują, że mają konkurenta i to jeszcze takiego politycznie istotnego jak Amerykę, to będą obniżali cenę. Natomiast trzeba sobie postawić pytanie, no ale jeżeli to doprowadzi do tego, że znowu Amerykanie nie zostaną tutaj przyjęci, no to Rosjanie znowu będą decydowali o tych cenach. Przecież traktują to jako oręż polityczno-gospodarczy. No. Ale Amerykanie też. Ten nie wiadomo czy do końca żart prezydenta Trumpa o tym, że podniesiemy wam trochę cenę za gaz. No... Tak, to już są negocjacje tak naprawdę. Tylko, że jak technologicznie jest możliwe sprowadzanie gazu od różnych dostawców, to wtedy można samemu decydować i uwzględniać zarówno elementy ekonomiczne, jak i zagrożenia polityczne. Zagrożenia, no to oczywiście mam na myśli Rosję, ze strony Stanów Zjednoczonych takiego zagrożenia nie dostrzega. Najgorsza jest sytuacja, że niczego nie zmieniamy, nie możemy przesłać innego gazu, nie możemy go odebrać i Rosjanie cały czas rozdają karty, tak jak to było przez, no nie wiem, ile lat już. Właściwie zawsze, prawda? Właściwie zawsze, tak. Terminal Sinoushu ruszył, tak naprawdę przyjął pierwszy gaz, amerykański przynajmniej w tym roku, a katarski trochę wcześniej. Trójmorze. To jest koncept, idea, która pochodzi z właściwie jeszcze chyba od Adama Czartoryskiego z początku XIX wieku, przez Piłsudskiego, który ją rozwinął bardzo, bardzo mocno. Nigdy się nie udała, ponieważ państwa, które miały wchodzić w ten region Międzymorza, czy jak teraz mówimy Trójmorza, nie były do końca zainteresowane. Czy to Trójmorze może odżyć jako projekt polityczny?
Czy nagle dostało kopa wielkiego? Rok temu, niecały rok temu, jak powstawała ta inicjatywa, no, zarzekali się wszyscy, że to żaden projekt polityczny, nieformalna platforma. No, ale nagle okazało się, że to jest atrakcyjny partner dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co z tego wyniknie? Żeby czy rozgrywać starą nie? No, czy być może jego założenie między innymi takie było, chociaż to się nie stało, a poza tym to jest niemożliwe, dlatego że jak tutaj do Polski przyjeżdżają przedstawiciele najwyższych władz państw od Estonii po Bułgarię, tych mniejszych państw Unii Europejskiej, to pierwsze co tutaj w zamkniętych rozmowach mówią polskim politykom, nie damy się wpuścić w żadną poważną inicjatywę skierowaną przeciwko Niemcom. W związku z tym trzeba bardzo, bardzo uważać i wszyscy dmuchają i dmuchają na tę inicjatywę, żeby nikt nie pomyślał, że to jest polityka, co oczywiście nie do końca się da zrobić, dlatego że gaz jest polityczny. Już się nie dało. Ale nawet w tym kontekście, ponieważ to się ma zajmować głównie energetyką i transportem, no to przynajmniej jeżeli chodzi o energetykę gazową, no ropę też, nawet mniej ważne, jest to niewątpliwie broń polityczna, chociaż powinniśmy tutaj używać argumentów niemieckich, powinniśmy brać przykład z naszych wielkich zachodnich sąsiadów, mówiąc, że gaz to nie jest żadna polityka, Nord Stream to nie jest żadna polityka, to jest działalność biznesowa. No to my też prowadzimy mimo, że zajmują się tą działalnością biznesową politycy. No i zawierali byli i porozumienia w ten jeszcze będąc prawdziwymi politykami, porozumienia podpisywali. No przecież Gerhard Schröder podpisał porozumienie, będąc jeszcze politykiem, a potem się zaangażował w ten projekt. Ja pamiętam wtedy wypowiedzi niemieckich polityków z obozu przeciwnego, że to śmierdzi po prostu, no, że jak przygotował sobie kanclerz taką posadę tak, i wszedł w tak kontrowersyjny projekt polityczny. Czy Trójmorze w takim razie, w takim układzie może zyskać prawo obywatelstwa jako struktura niezależna od Unii Europejskiej, ale wywierająca wpływ na politykę Unii, no choćby w tych dwóch sprawach, czyli polityce energetycznej, zabezpieczaniu źródeł gazu, interkonektorów, no wszystkiego, co się z tym wiąże? Znaczy nic poza Unią Europejską. Przede wszystkim nikt nie został przyjęty spoza Unii Europejskiej i zapewne nie znajdzie poparcia idea przyjmowania kogokolwiek, czyli Ukrainy przede wszystkim, bo się na to nie zgodzą te państwa członkowskie. No także to nigdy nie będzie skierowane przeciwko Unii, będzie w Unii, bo na to się po prostu nie zgodzą kraje, które ją tworzą. Przypominam, że tam jest nawet Austria, co prawda nie przyjechał tutaj na szczyt prezydent Alexander van der Bellen, ale tylko był ambasador. No, ale Austria też w tym jest jako przedstawiciel takiego zupełnie zachodniego, bogatego świata i nie tego postkomunistycznego, no, która też nie będzie przecież rozbijała jedności unijnej. Poza tym te projekty energetyczne, transportowe, to nawet można bez problemu znaleźć odniesienia do nich w planach Komisji Europejskiej. Przecież to jest wszystko północ-południe, te szlaki, które są zaniedbane. Już abstrahując od gazu, jak ktoś próbował kiedyś przejechać samochodem z północy na południe, to doskonale wie, że to jest znacznie trudniejsze, znacznie dłużej trwa przejazd z Polski, nie wiem, gdzieś tam do dawnej Jugosławii, niż przejazd z Polski do Portugalii. Chociaż jest dalej. Mam nadzieję, że rzeczywiście te projekty uda się zgrać i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był redaktor Jerzy Haszczyński.